się, że jest to najbardziej taki najlepszy krok dla nas na ten czas. Jeździłam już w Formule Renault, jeździłam w Star Mazda, testowałam Formułę 3. Wydawało nam się, że jest to najbardziej medialna i tak jakby najlepszy krok dla mnie na to, żeby to jest właśnie ta seria, która powinna być. Jest to na pewno seria, w której można zostać dłużej jak rok i na pewno Formuła 2 to będzie dłużej jak rok, przynajmniej 2 lata. Za tobą 2 dni testów. Jakie podsumujesz, jakie twoje pierwsze wrażenia? To był pierwszy dzień testów już z nowym pakietem aerodynamicznym i ze wszystkimi poprawkami. Czuć różnicę zdecydowanie do tego, co było w zeszłym roku. Na pewno fajny test, duży progres, co zresztą Autoklub też sam wyłapał. Duży progres, niestety złapał nas deszcz w połowie drugiego dnia, co tak jakby przerwało nasz plan taki tego progresu ciągłego. Natomiast mówię, no test pozytywny, tam była niewiele ponad sekundę więcej przy starych oponach, gdzie wszyscy zrobili swój najszybszy czas przy nowych oponach. Więc no myślę, że najgorzej nie jest, natomiast jest na pewno jeszcze dużo miejsca do poprawienia się i na pewno z Martinem Donnelly, czyli z moim trenerem, będziemy pracować nad tym, żeby te części ciągle urywać, no bo tak jak mówię, no zostało już niewiele, tak? Problem teraz w tym, że nie znam wszystkich torów, no to też jest inny problem, ale to na pewno będziemy starali się nadrabiać symulatorami. Natomiast no, test sam jak test mogę podsumować jako pozytywny, bo myślę, że jest się cieszyć z tego, że był ciągły progres i na pewno wiedzieliśmy, co robimy i dobre ustawienie, takie tam podstawowe, dobry setup bolidu podstawowy znaleźliśmy, więc myślę, że to jest już dobre na przyszłość. Jeździsz bolidem wyposażonym w silnik turbo, do tego jeszcze za tobą wiele startów w innych seriach, czy to teraz będzie twój ulubiony samochód, który miałeś okazję startować? Faktycznie, to turbo jest całkiem inną sprawą, niż całkiem inne uczucie niż każdy inny bolid, bo to jest tylko 1,8 litra, to jest prawie 500 koni, a więc naprawdę, no, jeśli chodzi o tutaj te sprawy, to jest naprawdę interesująco. Na pewno jest to do tej pory mój ulubiony bolid, tak, ma bardzo dużo mocy, to turbo się faktycznie fajnie zachowuje i jak na razie no, nie ma co narzekać. Bardzo podoba mi się sam bolid, jest bardzo fizyczny, to na pewno, jest dużo bardziej fizyczny niż każdy inny samochód, którym jeździłam, ale tutaj muszę na pewno swojemu trenerowi oddać fizycznemu, że dobrą robotę wykonaliśmy przez zimę, bo naprawdę nie ma problemów ani z szyją, ani z rękami, ani z nogami, więc na razie jest dobrze. Powiedz, twój kontrakt zakłada jeden sezon startów, czy jak to będzie dalej wyglądało? Tak jak powiedział prezes Bertrand Leguern, podpisaliśmy kontrakt z Cyfrą Plus na dłużej jak rok, więc to jest na pewno coś bardziej optymistycznego, tak, no już też na pewno widać, że w polskich wyścigach się coś ruszyło, więc to jest na pewno coś bardzo pozytywnego. Tak jak mówiłam, Formuła 2 myślę, że jest serią, której można zostać spokojnie dłużej jak sezon i nawet trzeba zostać dłużej jak sezon, więc myślę, że 2 sezony to jest to minimum, na które patrzymy. A gdzie najchętniej byś się widziała po pierwszym roku startów? W sensie miejsc po... W sensie w tabeli na koniec sezonu. Na pewno założeniem na ten sezon jest pierwsza dziesiątka i myślę, że to by było takie bardzo realne założenie. Na pewno na początku trzeba będzie z powrotem wejść w ten rytm wyścigowy, bo jak wiadomo, przez cały sezon nie jeździłam w ogóle, nawet nie siedziałam w bolidzie, więc to jest na pewno bardzo duży skok w tym momencie i na pewno w ten rytm wyścigowy trzeba wejść od początku. Na pewno założenie na pierwsze kilka wyścigów to jest to, żeby po prostu dojechać do końca i zebrać jak najwięcej doświadczenia, no bo zakończyć wyścig w pierwszym zakręcie to nic fajnego, przy czym jak chcemy zbierać doświadczenia, prawda? Więc na pewno pod koniec sezonu, albo przynajmniej od połowy sezonu, myślę, że pierwsza dziesiątka to będzie coś realnego. No, tak mi się wydaje. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Jak się odnajdujesz w stawce, gdzie jednak większość zawodników to sami faceci? Nawet wszyscy. W zasadzie wszyscy. To nie jest dla mnie nic nowego. Ja się ścigam od tam 8 roku życia, jeszcze od 4. Więc to nie jest dla mnie nic nowego. Tak naprawdę jeździłam zawsze z facetami tylko. Poza tym zaczęłam jeździć przez moją siostrę, więc to dla mnie też było coś takiego normalnego, że to kobieta się ściga z facetami i nie wiedziałam w tym nic tak jakby dziwnego. Więc nie zwracam na to uwagi, szczerze mówiąc.